Witam serdecznie, z tej strony Dawid Beczek z Dawidem na ryby. Kolejny materiał dodany po długiej, długiej przerwie, blisko miesięczny przestój na kanale. Mam nadzieję, że wybaczycie mi to. Nie mogłem niestety dodać wcześniej nic, ponieważ byłem na obozach wędkarskich, które prowadziłem. Tam nie mam żadnego zasięgu internetowego na tyle dobrego, aby wrzucić i zmontować film cały. Dzisiejszy materiał, który Wam przedstawiam, pochodzi z pierwszego turnusu, kiedy to z siedmiorgiem dzieci wybrałem się na łowisko Lisi Ogon pod Bydgoszczą. Brania wtedy dopisały wyjątkowo, naprawdę było mnóstwo odjazdów, cały czas coś do roboty, odjazd, branie, podbieranie, zrobienie zdjęć, po prostu naprawdę ogrom ryb, a trzeba było wszystko zrobić na tyle delikatnie, aby nie uszkodzić żadnej z nich. Dlatego było to na tyle trudne, że niektóre scenki będą poucinane, poskracane, jednak mam nadzieję, że mimo to film będzie bardzo klarowny. Był to drugi wypad, ponieważ grupy zwykle są ponad 20-osobowe, miejsc w samochodzie mamy 8. Dlatego za pierwszym razem z instruktorem Romkiem pojechała jedna grupa dzieciaczków. Wtedy zdarzyła się sytuacja niebywała, ponieważ padł nowy rekord, ryba 15 kg, którą właściwie zaraz Wam pokażę na zdjęciach. Pokażę Wam także krótki wywiad z łowcą, który zafundował całej grupie tort, ponieważ za złowienie rekordu, tak jak już może usłyszeliście w materiale sprzed roku, jest tort i udało się pobić ten wynik. Dlatego najpierw zapraszam Was do zobaczenia wywiadu z łowcą rekordu, a następnie przejdziemy do materiału docelowego, czyli wielu, wielu karpi z łowiska Lisi Ogon. Zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że się spodoba. Po 6 latach pobity rekord z 13,5 do 15 kilo. Brawo jeszcze raz. Tu mamy łowcę. Ila, powiedz, na co tam wzięło? Na dumbbellsy. Tucznika. Chodź. Tucznika. Zabrali mu. Cygańsko. Na dumbbellsy od niego. Jaki smak? Mieszanka halibuta. Pobił jego rekord. Smak. Emilca. Słodki. Ananasi. Słodkie dumbbellsy. Jaki zestaw? Wszystko od Mikado. Dumbbellsy to prawidłowo. Pijek, kołowrotek, wszystko. Dobra. To my się bierzemy za krojenie. Dumbbellsy to była pomarańcza w czekoladzie. 15. No tak ma się. Ale co? A nie czekolada w pomarańczy. Siadać, jemy. To na jedzenie? Ja to nie chcę. Mamy Grześka, on dzisiaj złowił najwięcej karpi. Ile ich tam było? 10 sztuk i brały przeważnie na Ringer Chocolate Orange i na dumbbellsy o smaku ananasa. Jaki największy? Największy miał 10 kg. Był Amurek? Nie, niestety nie było. Czyli same karpi. Amur był u kolegi, tak, który złowił największego karpi. Wstawię Wam zaraz zdjęcia, to zobaczycie te rybki. Sklepu się nie liczy. Rybka, taki leszczyk, 50 taczek, bardzo ładny, nie wiem ile kilo, jeszcze nie zważyłem, oczywiście zaraz puścimy, naprawdę fajna rybka, no i walczymy dalej. Dobra. Mamy rybkę już pod brzegiem, mały karpik, zaraz pokażemy Wam go na macie, tylko podbierzemy. Jest taki mały. A nawet nie wiem, coś tutaj chodzi. Dobra, przerwijamy nagrywanie i zaraz wracamy. Myślałem, że chociaż 5 będzie. Będzie 5. Będzie 5, co najmniej. Polecamy wszystkich kamerzystów. Nie wiem, 6,5.
ale fajnie. No to jest chyba, myślę, królewski. To jest kart królewski. Duże to. 6,5. Takie coś, co ja miałem. Spoko. Nabiewamy. No psikaj go, psikaj. Tu, no, jeszcze troszkę. Tu mu daj, bo tu ma jeszcze. Dobra. O właśnie, dobra, super. Mamy rybeczkę. Cięsko. Taka rybka. Gigant. Zaraz go podniosę do zdjęcia. Dobra, ja włącz nagrywanie i zdjęcie. Ona gdzie? Patrzymy na wagę. No, 900 z matą. Zaraz, zaraz zmierzymy. A mamy już rybkę. Wypuszczamy już karpika, bo jest druga rybka. Jestem już zacięta. Pięknie popłynął. I walczymy tutaj, bo patrzcie, co się dzieje. Już mamy tu rybkę na drugim. Pięknie. Tylko, żeby się nie zerwała. Powoli. Kręcisz. Bardzo ładnie. Chodź tu. Robimy to. Spokojnie. No. Powoli. Gdzie teraz tak? No? To jak tam idziesz, to go ciągnij w tą stronę. Dobra, dobra. Piękny sazan. Szymek wyciągnął rybkę. Piękny sazanik. Pokaż na moją wędkę. Pokaż Szymona, tam jest łowca. Dajcie odkażat, bo jest pocięty. Tam jest. Ważymy rybkę, 0,0. O, piękny. 11,5 kg z matą. Czyli bez maty będzie jakaś 11. Łowca nam tak. Tu zaraz weźmie rybkę. Niech nam jeszcze pokaże. I teraz na siebie weź. To się przytul do siebie ładnie, niech nie upadnie. Nie, pięknie. I paszka, co z rybką? O, ludzie, muszę. Co z rybą robimy zawsze? Wypuszczamy. No to bierz go. A ci klepi. Zaraz. A jeszcze klep, jeszcze chwila. On, zapomniałem o tym. Tak jest. Bądź tak klepnął w dupę. Tutaj ma jakąś pleśniawkę. Ładnie jest już. I wypuszczamy zaraz. No delikatnie, dajcie mi go. Nie tak. Ja mogę wziąć kamerę. No to trzymaj kamerę i go. Już puszczamy karpika. Aj, pięknie. Super forma. Pięknie. Rybkę ma tutaj. Poczekaj, nie kręć. Alex. Super ją pompuje. Bez pomocy. Teraz troszkę pan instruktor pomaga, ale fajnie idzie. Pokazał się nam karpik, bardzo daleko przeszedł. Trzeba przykręcić lekko hamulec. Ja podbiorę. Nie. Pokaż. Spokojnie. Powolutku, czekaj, naprężone teraz znowu. Sportowy. O! Ale szaleje, co? Powoli. Taka szósteczka, siódemeczka. Yes. Mamy go! Mamy go! Dobra, 4-3. Lecimy. Teraz on mi chce zjeść palec. Dobra. Tutaj zestaw karpiowy. Teraz wy się zajmijcie się nim. No bo jest golec. Żeby był mój rekord. Pokaż się tutaj. Alex, pokaż tutaj rybkę. Dobra, cykniemy fotki, zważymy. No i zobaczymy. Ładnie wygląda, naprawdę piękny karpik. Oddajcie odkażacz od razu, żeby ładnie tu ją... Po co się odkaże karpie? Żeby ranka im się, wiesz, żeby ranka się nie zapotrała. Że każdy inny... Już bierzemy rybkę, wypuszczamy, tylko odkazimy. No to dawaj. Tak, odkażmy jeszcze. I tą rankę tutaj... Tą rankę wiecie, o to ma ożyłkę, wiesz? Tak. Tu raz. Czekaj, chodź tu. Dobra. Masz? I idziemy go puścić. O, to nie wyjdzie. Dobra.
No i 7,5 z matą. Oczywiście do wody. Czekaj, chodź tu, dawaj łepek. I ślizgawka. Pięknie. Poszedł sobie fajnie. Była już. Jest kolejna rybka u mnie. Tym razem ciągnie Mateusz. Kręcaj. Delikatnie, delikatnie i znowu jedziemy w górę. Znowu na exploda. Dobra, i ściągamy, ściągamy. Wyłączymy na chwilę nagrywanie. Ja tutaj ogarnę, żeby go wyciągnąć. No i oczywiście pokażemy wam go na macie, jeśli uda się wyciąć. Mamy dublecik. Tam jest prawdopodobnie leszcz. Pomożemy najpierw wyciągnąć tą rybkę. On jest za płetwę. On się przeczepił chyba, wiesz? Nie, on jest za płetwę. Podstrzelany. To dlatego tak mocno walczył. No czasem bywa i tak. Od brzegu. Mateusz, od brzegu go delikatnie. O, i nam wychodzi powoli. Mamy komplet. Są dwie rybki, a trzecia na kiju. Tam już Martyna ciągnie. Tutaj wypniemy i się zajmiemy tam. Ale delikatnie zapięty był ten karpik. Jakiego wyciągnąłem? Co wyciągnął? Natan, tak jest. Natani. Moment, zaraz. Zapilnować tych ryb, żeby nie spadły z maty. Pod żadnym pozorem. Ja tylko idę wyrzucić. To, Natan, pokaż się. Chodź, Natan. To jest Natan. Nie, nie przybliżaj tam nic. Dobrze. Dobra, i tu jest pierwszy łowca. A chodź, gdzie jest drugi łowca? Mateusz. Mateusz. Tu mamy, pokażcie się, tak? Chodźcie. Podnieście tutaj te rybki. Na siebie brać, na siebie. A ja nie potrafię. Dacie radę. Dasz radę. Czekaj, nie, żeby nie zsuwał się z maty. Dobra, wyłączamy, żeby nie upadły ryby. Uczestniczka ma rybę. Martyna złapała sama. Dobra, dobra, ty podbieraj, a nie gadaj. I jest, siedzi. Piękna ryba. Chyba będzie największa. Zaraz lecimy z nim na matę. Trzymaj. A na małe pierdółki to są lescyki. Tak, Oliwia? Martyna. Martyna, ja już nie wiem. Piękny karpik. Piękny, Martyna, długi. Martyna. Tak, od razu odkaśmy, jak już jest. Popatrz, jesteśmy, jak się ładnie zapiął. To zaraz. Ale ma brzydką mordę. Zrytą przez haki. Wypięty jest ładnie, delikatnie. Dobra, kryskaj. Teraz szybko. Tak. Zabieram, zabieram. Martyna, trzymaj to. Weź to. Fotograf tam. 11 kilo, ryba Martyny. Nie wiem, jak to zdjęcie. Musimy tutaj ładnie jej dać tą rybkę, dlatego wyłączam nagrywanie, żeby zrobić fajne fotki. 15. No i taka rybka, ładne fotki zrobione. Dobra, czekaj. Możemy wypuścić. Odkażona. I jest kolejne branie. Pięknie. Dobra, puszczamy ją. Jest rybka druga u Mateusza. Bardzo ładny karaś. Naprawdę grupy. Już idę, bo mamy kolejną rybę. Tutaj u kolejnej dziewczyny Wiktorii. Oliwii. Oliwii, przepraszam. Czekaj. Jest rybka u Oliwii. Piękny, zdrowy, silny, bo splątał trzy wędki. Karp 6,5. Kładziemy go na matę, odkażamy i wypuszczamy. Odkażacz, panowie. Chodźcie, szybko, szybko. Naprawdę, tutaj zrobił zamieszanie. Ale piękny. No, pstryknij. A, no dobra. Pstrykamy do pyszczka. Dobra, i puszczamy, żeby nam się nie męczył. Ostatni z uczestników ma rybę, Alan. Piękna dyszka. Dobra, odłóż na matę i wypuścimy. Chodźcie jeszcze z odkażaczem. Rybka od razu do wody. Odkażona. Poszedł. No i idziemy do drugiej wędki, bo i u mnie branie było. Jest kolejna rybka u Aleksa. 8,5. Dawaj go na matę. Połóż delikatnie. Przytrzymaj go, żeby nie wypadł i prysznijcie mu jeszcze odkażaczem. No to prysznij, żeby było widać. Tak, poszło, dobra, super, już wystarczy i puszczamy go za chwilkę. Uwaga. Daj. Ale moja szanowna rybo. Tam tylko robisz jakiś jeden filmik. No tak, nie, zrobimy jeden filmik. Albo dwa. Dziękuję za pomoc, proszę. Nie ma tam. Ale ile materiału? Popłynął. Popłynął. Walczysz z nim, powolutku, bierz Alan. To jest Alan. No nie na powrót, taki już coś widać. O, bestia. Nie wiem, czy nie będzie rekordu. Chyba będzie. Ale masz walkę.
Jest. Moje gra. Jest tutaj rybka. Co zdjęcia? Po mulczkę idę, żeby go podnieść. Nie. Na fulce chodzę. Dobra, brać go z tego podbieraka. To ma wagę. Waga. Panno. Okej. Okay. Podbierak zabrać, panowie. Wiesz. Chodź, Alan. Alan, zdjęcie. Jeszcze waga musi być zrobiona. Zaraz ważymy. No, Alan, pokaż tutaj się, łowco. Bierz go. No. Romek, pomóż mu może. Rękaj tam, trzymaj. Dobra, podnosimy go do zdjęcia i wypuszczamy. Ładnie. Dobra, kładź. No, rybka. Mam kolejnego karpika, trzeci u mnie. Taki siódemeczka kolejna, bardzo ładny. Tym razem lor piotruskawka. Naprawdę piękny, ładne kolorki, zdrowiutki. W przeciwieństwie do innych. No i go wypuścimy. Troszkę pogoda się uspokaja, mniej wieje. Daj odkażesz. Dobrze, że przypomniałeś. Dzieciaki pilnują. Psikniemy. Odkażony. I lecimy z nim do wody. Pięknie. No i kolejna rybka u Alana, ósemeczka tym razem. Zdjęcia zrobione. Dobra, połóż go na matę. I go puścimy od razu. Oczywiście. Pięknie. Poszedł. Ale to i tak chyba więcej. Kolejna rybka. Taki sazanik, bardzo ładny. Dawaj go do wody, bo pan Romek ma kolejną rybę. Dyszka z matą, oczywiście do wody. Pięknie popłynie. Znowu 7,5 kg u Alana. Piękna rybka po raz kolejny. Łowca odkażony. Puszczamy. Idzie. Kij zgięty. Będzie duża rybka. Dobra, widzimy się na macie. No i jest rybka wyjęta. Nieduży, taka czwóreczka, ale jeszcze go szybko zważymy. No i oczywiście wypuścimy do wody. Zadowolona? Tak. Dobra, puszczamy go. No i jest kolejny karpik. 9,5 z matą. Bardzo ładny. No niestety wszystkie jeden rocznik. Jedynie Martynie się udało złowić większego. No i dobra, nie ma na co czekać. Oczywiście woda. Odzyskał już prawie siły. Płynął. Jest karpik, sazan bardzo ładny. 4-5 kilo, nie wiem, nie waży. Buzi na odległość. Dobra, dawaj tu. I puszczamy. Ryba jest. W super formie poszedł. Mamy kolejnego karpika, tym razem u Natana. Niestety zobaczcie, co ci ludzie robią z pyskami. Masakra, nie wiem jak tak można, odkażony już. Dobra, połóż go na matę, delikatnie. I go kładziemy szybko do wody. Podaj mi drugą rączkę. Lecimy z nim szybko, żeby się nie męczył. Pięknie popłynął. Możliwe, że ostatnia rybka dzisiaj. Sezanik. Pokaż się jeszcze. Dobra, i puszczamy go, no nie? Tak. Dawaj, kładź go na matę. Na matę. I podaj mi drugie ramączko. I do wody. I do wody. Pięknie. Pięknie. I tak minęła nasza wyprawa na karpie dzisiejsza. Było świetnie. Każdy złowił rybę, przynajmniej jedną. Największą rybę złowiła Martyna. Pokaż się. Pomachaj. 11 kg. Drugi był szczurek, czyli Alex, który złapał 6 sztuk. W tym leszcza. 5 karpi i leszcza. Największy chyba 8,5.
Więc było tych rybek naprawdę dużo. Łącznie razem złowiliśmy wszyscy 33 ryby, z czego 3 leszcze, 2 karasie i reszta karpiki. Naprawdę było mnóstwo ryb. Chyba wszyscy zadowoleni, co? Tak. Pobili chyba wszyscy swoje rekordy, no poza mną i instruktorem. Ale jest nieźle, myślę, że naprawdę każdy może się cieszyć. Jesteśmy zmęczeni, ale szczęśliwi. Wracamy na ośrodek. Dziękuję za oglądanie tego materiału. Pozdrawiam. Jeszcze raz chciałbym podziękować serdecznie za obejrzenie mojego kolejnego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Dzieciaczki wróciły, jak widzieliście, zadowolone, z nowymi rekordami. To najważniejsze, że każdy złowił po prostu karpia. Dla niektórych było to naprawdę ogromne przeżycie. Z takich krótkich ogłoszeń, mam nagrany już drugi film z obozu, z karpi z turnusu trzeciego, gdzie również udało się nam pięknie połapać, padły wielkie ryby, nie rekordy, ale naprawdę piękne karpie, a nawet i amur. Dlatego już dziś chciałbym zaprosić Was do obejrzenia tego materiału. Ukaże się on, mam nadzieję, w ciągu 10 lub maksymalnie 20 dni, ponieważ znowu jadę na obóz, na turnus piąty. Jest to ostatni turnus wędkarski w te wakacje. Dlatego z tego miejsca chciałbym Was zaprosić do udziału w przyszłym roku. Wszystkie, w całą młodzież do 17-18 roku życia zapraszam. Gwarantuję świetną zabawę. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji, polubienia oraz pozdrawiam.